Siemanko, z tej strony Emdziak. I tak wróciłem do żywych. Nareszcie. Ja wiem, że przerwa była dość długa na kanale. Naprawdę jestem tego w 100% świadom. Tak jakby dużo, że tak powiem, było problemów związanych z moim powrotem do nagrywania. Dlatego też nie było mnie przez tak długi czas. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale naprawdę, uwierzcie mi na słowo, samo tworzenie gry było dla mnie problemem. Właśnie zaczniemy od tematu gry. Możecie pochwalić się w komentarzach, kto grał, kto przetestował faktycznie. Kto może się wypowiedzieć na temat, czy ta gra jest jakaś taka godna, że tak powiem, polecenia, czy nie. Więc możecie się wypowiadać w komentarzach. Według mnie, jak na mój pierwszy projekt, znaczy mój, no, mojego teamu, to naprawdę nie jest źle, no. Musicie to przyznać, mogło być gorzej. Dla mnie to i tak ta gra jest mega. Ogólnie to jest dopiero prealfa, więc jeszcze do pełnej wersji to jest mnóstwo roboty. Ostatnio robiłem dość ważne spotkanie z teamem, które miało na celu, że tak powiem, omówienie spraw związanych z rozwojem naszej gry w przyszłości, z czasem, co mamy w planach jeszcze tam dodać i tak dalej. I uwierzcie mi, względem tego, co jest teraz, to ta gra się jeszcze naprawdę mega zmieniła. Naprawdę. Nie poznacie tego. Naprawdę mamy jeszcze mnóstwo pomysłów na tą grę. Masę. Przynajmniej ja mam masę pomysłów. Więc no, grajcie, piszcie na GameJolcie komentarze, oceniajcie. Żeby po pierwsze ta gra doszła do większej ilości ludzi, a po drugie żebyście no... Żebyśmy my, a zwłaszcza ja jako deweloper tej gry, żebyśmy wiedzieli, w jakim kierunku musimy iść. Co będzie najlepiej, żeby w tej grze poprawić i tak dalej. To też jest bardzo ważne. To od was troszkę też zależy jednak, jak ta gra pójdzie do przodu. Bo, no nie oszukujmy się, ale jednak to zależy od was. To wszystko będzie waszą sprawką, jeśli ta gra nie wyjdzie. Nie oszukujmy się. To wam ma się ta gra spodobać, to wy macie w nią grać. No kurde, zero kluczy. Zero, po prostu nul. Więc tak, tyle w temacie gry. Co do tematu, dlaczego tak dawno nie było filmów na kanale, no to to była moja pierwsza wymówka. Drugą wymówką jest fakt tego, że ostatnio miałem strasznie mało czasu dla siebie. Było to właśnie też związane z grą i po prostu chciałem spędzić trochę czasu sam dla siebie, wiecie? Chciałem trochę pograć, chciałem trochę poczuć się jednak minimalnie, że mogę zarządzać swoim czasem tak jak chcę, a nie tylko tak jak muszę. Dlatego też chciałem po prostu tego, chciałem sobie pomóc w pewnym sensie. No i chciałem spędzić trochę czasu, trochę pograć, trochę książki popisać, bo zacząłem nową. Zająć się konkretnie nad tą grą, żeby też sobie w ogóle było, aha, jestem głupi. Był Devil Room. No dobra, trudno. I chciałem troszkę, no, troszkę sam dla siebie pożyć, no nie oszukujmy się, nie jestem robotem. Więc to jest druga kwestia, dlaczego nie było filmów tak długo. Trzecią kwestią jest to, że musiałem zainstalować gry, a nie oszukujmy się, to wszystko na Steamie jednak kosztuje dużo internetu. I do tej pory już zużyłem, zdaje mi się, że tak około, nie wiem, 60 giga, a dopiero odnowił mi się internet, więc strasznie dużo już internetu zużyłem. O nie, na samo instalowanie gier. Dlatego też, no, to była kwestia tego, że ja nie miałem co nagrywać, nie oszukujmy się. Mam nagranych dużo odcinków faktycznie z Deforesta na zapas. No ale ile można Deforesta wstawiać na kanał?
To wam się nudzi, mi się to nudzi. Mi się to nie podoba przede wszystkim, że jest tylko to i nic więcej. Coverów też nie nagrywam, bo ciągle myślę nad jakimś nowym programem do montowania, żeby te covery miały lepszą jakość. No kurde, ten mój program taką Camtasia psuje strasznie jakość dźwięku. O, kurde, się straszyłem. Więc no, muszę znaleźć nowy program. Dlatego też nie było coverów. I dlatego też przez jakiś czas pewnie nie będzie coverów. Co tam jeszcze? Ogólnie rzecz biorąc... niektórzy już wiedzą, niektórzy nie wiedzą, nie wiem, wolę o tym wspomnieć na odcinku też. Nie jestem już oficjalnie z Fuksią. Jestem z Kisią już miesiąc. Ludzie, którzy przebywają na live'ach w minimalnym stopniu, już o tym wiedzą, ale... Ach, kokfuch, serio. Ale wiem, że nie każdy siedzi na live'ach moich, więc no, dlatego wolę wspomnieć o tym jeszcze na odcinku, żeby nie było później. O, bo zdradzasz Fuksję. Nie, nie zdradzam Fuksji. Fuksja ze mną zerwała i jestem z kimś innym. Żeby nie było niejasności, że tak powiem. Że małe pomieszczenia ten boss jest raczej taki na duże. Dlatego to jeszcze jest taka informacja. Myślę, że chyba wszystko omówiłem, to co miałem omówić. Aktualnie dzisiaj mam wolne i jutro... Serio, jutro mam wolne, więc filmy jakieś tam ponagrywam, tak samo jak teraz do Isaaca wróciłem, żeby dosyć coś nagrać pogadankowego trochę. Bo no tak. Ogólnie wróciłem też do Paladynów, więc dzisiaj też będę nagrywał z ekipą, nie pełną ekipą, ale jednak ekipą będę nagrywał Paladynów. Więc też pewnie odcinek się pojawi jutro najpewniej. No i także tego. Chcę trochę wrócić do tego nagrywania, bo mi jest wręcz trochę wstyd, jak bardzo zaniedbałem ten kanał ostatnim czasem. No i normalnie świeci. No tak, i co jeszcze? Więc wiecie. Jest trochę naprawdę wstyd tego, że tak dawno nie było żadnych odcinków. O super, jeszcze bardziej ręcz dał. No tak, jeszcze trochę dawajcie. Wolę się tu cofnąć. No bo wiem, że tu wpierdolę. Dokładnie. O, dokładnie! Więc także tego. Wracamy trochę do kanału. Normalnie rzecz biorąc, troszkę przez stronę mam ostatnio w szkole, więc też nie narzekajcie na to, że będzie w tygodniu filmu. Tak jak mówiłem, te dzisiejsze dwa dni to jest tylko dlatego, bo po prostu mam więcej wolnego czasu. Mam dwa wolne dni. A formalnie rzecz biorąc, w tygodniu filmów nie będzie. Nadal będą w weekendy tylko, no chyba że będą ferie u mnie, bo mi się ferie zaczynają 28 stycznia. Dobrze pamiętam. Więc trochę tego czasu też będzie, że mamy 2 tygodnie. Dla mnie 2 tygodnie, nie wiem, czy dla was. Kiedy będę mógł nagrywać na zapas, albo nie na zapas, żeby nie nagrywać. Więc wiecie, mam troszeczkę wolnego czasu teraz, dlatego nagrywam. Po prostu no, nie oszukujmy się, ostatnio były tylko live'y ewentualnie i nic więcej. Żywek, damy czap, no i spoko. Podoba mi się pomysł. Kopi.
Więc wiecie, no takie tutaj tematy chciałem poruszyć z wami. Poza tym za niedługo też będzie odcinek z fanartów. Aha. No come on! Będzie też odcinek z fanartów, bo takiego fanartów się nazbierało dość sporo. Już jest 30 chyba. Więc to też za niedługo już będzie. O fuck, idzie. Także tak. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Czy ja tu coś mogę kupić? No w sumie nic. Wpłaćmy trochę donacje. Tararara. W sumie się przyda. Come on! Już podwójne bossy. Range up. Tyle razy już mi pospadał ten range, że to kurde mi się w sumie wyrównało pewnie. Nic wielkiego. Także tego. Myślę, że możemy troszkę zająć się grą. Ogólnie będę przymulony, to wybaczcie mi, no bo tak jakby odzwyczaiłem się strasznie z nagrywania. Nie oszukujmy się, ale półtora miesiąca nie nagrywałem, może nawet już koło dwóch takich zwykłych filmów. Bo te filmy, to nie liczcie ich też, te Foresta jako na bieżąco, bo one też były nagrywane tydzień albo nawet dwa tygodnie wcześniej. Bo po prostu jak mieliśmy czas z Lizem, to nagrywaliśmy na przykład 2 godziny materiału i ja to później tylko ciąłem. Ała, zapomniałem, że to super. Dlatego też, no, dodatkowo się dolicza ten czas bez nagrywania, a ja się odzwyczaiłem od tego poplania całego na odcinku ciągle. O, fuck. Dobra, dobra i dobra. Ała. No co? Super. Więc wiecie, no. Takie to tutaj nowości u mnie. Dla was pewnie nic ciekawego. Was interesuje tylko to, że zacząłem spokojnie nagrywać. O fuck. O fuck. No, ała, fuck. Przesrane. Totalnie przesrane. I nie ma kamieni z X-em chyba, nie ma, nie wiem. Zawsze byłem ślepy. O, ja tam nie idę. O, monstro poziom drugi, to już było przesrane. Ja już to po prostu wiem, że przegrałem. A jednak nie było tak źle w sumie. Tyk, tyk, tyk. Dobra, idziemy dalej. Ja nie robię jakiegoś logicznego rana, chcę po prostu pograć trochę. Dawno nie grałem w Isaaca. A, także tego, czy jeszcze jest jakiś temat do poruszenia? A, może mogę poruszyć w sumie ten temat. Dla osób, które się ciągle pytają, kiedy Undertale, kiedy Subnautica i kiedy FNAF. Nie wiem. Powiem wam tak, nie wiem. I Undertale, i Subnautica. Ała, nie widziałem go.
bo i Undertale, i Subnautiki, i FNAF 4 wszystkie mi się zapisy usunęły. Czyli muszę FNAF 4 znowu przejść te 4 noce, które się męczyłem. Subnautiki muszę znowu wszystko zacząć od nowa. I Undertale'a równie dobrze też muszę wszystko zacząć od nowa, więc to jest wszystko. W Undertale'u to były 4 godziny gameplayu. Wiem, bo tam zawsze pisało przy zapisie. Subnautiki też pewnie coś koło tego, nie mniej na pewno. Bo Subnautikę też dużo grałem. FNAF 4 to tak, po prostu w pizdu czasu, bo FNAF 4 był strasznie, był ciężki dla mnie do przejścia zawsze. Był taki i taki chyba zostanie. Niestety. No a cóż zrobisz? Co to jest w ogóle? 1 plus 1 był. Nie rozumiem, ale okej, może zrozumiem. Nie wiem. Nie znam się na tych temach. Dlatego też usunęły mi się zapisy, więc niedobrze ciężko będzie mi, że tak powiem, to wrócić do tego. Będę musiał to nadrobić. Wierzcie mi, że nie jest mi szybko i bardzo chętnie do nadrabiania na przykład takiego FNAF 4. Naprawdę nie jest. Naprawdę. Dlaczego tak zwlekam też z tym? No serio? To jest najgorsze, kiedy podejdę akurat pod strzał i widzę tak w spowolnionym tempie, że biegnę prosto w strzał, ale się nie zatrzymam. Nie uniknę, bo to już jest za późno, już się tak robię. O! Tu w ogóle jest. No come on. Aha, aha, dobra. Tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. To było zabawne. Dobra, zagramy sobie jeszcze raz. To było za krótkie. Także tak, no tak jakby dużo rzeczy mi przeszkadza nadal i przeszkadzać mi długo będzie w nagrywaniu teraz. Przede wszystkim nawet sama szkoła jest teraz, no, to jest technikum, to już są o wiele wyżej postawione poprzeczki i w ogóle. Więcej wymagań, więcej lekcji, więcej nauki i to też mi przeszkadza w nagrywaniu. Też mi przeszkadza w posiadaniu jakiegoś wolnego czasu, a też chciałbym mieć czas dla siebie. Też chciałbym od czasu do czasu pograć taki sam dla siebie, bez nerwów, bez jakiegoś, nie wiem, bez spiny. Tak sobie, bez gadania, w ciszy. Sam ze sobą albo i z kimś. Po prostu. Bez zmartwień. Bo w aktualnym stadium po prostu, no... Jeśli ja czegoś nie pogram w coś tak sam dla siebie, to robię się od razu znużony. Po prostu. Ja proszę się biorąc. Robi się trend. Tyle w temacie. Trail of Tears. Fajnie. Dlatego też, no, niechętnie mi się, że tak powiem, ostatnio nagrywało, bo po prostu korzystałem. Tyle, ile miałem czasu po szkole, to korzystałem z tego czasu, żeby mieć sam dla siebie trochę. I tak leciały dni, tygodnie, miesiące. Oczywiście niektóre osoby, które bywają na live'ach, mogą powiedzieć, no, a ostatnio przychodziłeś na live'ie taką grę jak Never Alone, też mogłeś z tego zrobić przynajmniej 4 odcinki. Też mogłeś wtedy to nagrać na kanał i w ogóle, i tak chciałeś to zagrać, i tak. Okej, okay, spoko, ale uwierzcie mi, że naprawdę bardzo mi się nie chciało. Po prostu, nie miałem ochoty, nie miałem siły, nie chciało mi się. Jak pomyślałem o tym, że teraz musiałbym nagrać coś, to po prostu wolałem posiedzieć sam dla siebie, pograć chwilę, zrobić live'a, bo live był prostszy. Na live'a szybko wchodziłem,
od razu pyk, siema, siema. Wy dawaliście tak naprawdę temat do rozmowy, więc ja się jakoś nie wysilałem, nie musiałem przygotowywać się jakoś specjalnie na odcinek, no bo to tak naprawdę wy dawaliście mi propozycje tego, o czym mam gadać. I to było tak jakby tym właśnie wyznacznikiem, że live były dla mnie fajniejsze. I nie chodzi tu o to, że są na live donaty, a na odcinkach mnie nie donatujecie. Nie. Nie wmawiajcie sobie takich głupot, bo mi chodzi po prostu o to, że nie miałam ochoty na to. Ja na odcinku nie mam o czym gadać teraz, gdyby nie fakt, że po prostu chcę wrócić do nagrywania, bo już mi szczęka boli. Wierzcie mi lub też nie, już mi szczęka boli. Już najchętniej bym odłożył to nagrywanie, przestał nagrywać i zostawił ten odcinek w pizdu i znowu wrócił do grania samemu w ciszy. Po prostu tak jest wygodniej. Mi po prostu brakuje ostatnimi czasy motywacji. Więc motywujcie mnie w dzisiejszym odcinku jakimś komentarzem miłym. Nie wiem, cokolwiek, bo naprawdę to jest upierdliwe, kiedy ja naprawdę nie mam zero ochoty do nagrywania. Chociaż lubię to robić, to jest takie błędne koło. Tylko że po prostu ja w tych odcinkach nie widzę waszej w ogóle jakiegokolwiek zainteresowania. Na live'ach zawsze jest dużo osób, zawsze coś piszecie, zawsze jest miło, fajnie i w ogóle. A na odcinkach jak nie piszecie w ogóle komentarzy, łapek jest może z 9 w górę, ze 3 w dół wtedy też są, no to... No nie oszukujmy się, ale motywacja moja do nagrywania spada. Wolę zrobić live, bo na live mam z wami lepszy kontakt. Łatwiej mi jest z wami pogadać, łatwiej jest coś porobić i w ogóle. A w momencie, kiedy na odcinku tak naprawdę muszę gadać ja, bo ja muszę wymyślić jakiś temat do rozmowy, no to to już nie jest takie fajne wcale. I to jest właśnie ten problem. No nie wierzę! Już drugi raz ominąłem... Fuck. Ale chciałem te dwa serduszka zebrać, bo... Come on, ale jestem głupi. Zapominam ciągle o tym, że przecież... Devil's Room znika po tym, jak się z niego wyjdzie. O, come on! Tutaj to stracę co najmniej jedno serce. Prawie jedno. O, nie słyszałem ani jednego. Magia. No come on, nie mam klucza, serio? Ale nie martwcie się, za niedługo, znaczy za niedługo, Boże, dlaczego to nie mam? The stars. Powiem wam tak, w moim domu będzie dość spory remont, gdzie wymieniany cały dach i remontowana góra. Gdzie będę miał własny pokój. Taki własny, który sam zaprojektuję, co gdzie stoi, jaki kolor ściany, w ogóle nowe biurko kupię. No, wszystko będzie odpicowane, bo góra aktualnie u nas jest w ogóle nie jest za... Jak to się nazywa? U nas na górze to jest taki, znaczy na górze, no to jest taki typowy strych, czyli po prostu tam nie ma nic, tylko po prostu leżą jakieś rzeczy, które są niepotrzebne aktualnie w domu. Taki typowy strych. A ogólnie w zamyśle jest, żeby tam była sypialnia rodziców, druga łazienka i mój pokój właśnie. Ewentualnie garderoba. I prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie, na pewno, w ten maj, zaczniemy remontować cały dach, dzięki czemu też zaczniemy remontować górę. Dzięki czemu będę miał własny pokój. Więc to też będzie dość spora zmiana na plus dla mnie, dla was, dla nagrywania, no bo będę miał spokój, ciszę 24 na dobę.
Będę miał zamknięty pokój na górze i fajnie, wyciszony. Bo o to też będę dbał, żeby było... Na pewno będę chciał gąbki wyciszać. Jest pewne. Na pewno będę chciał kupić gąbki wyciszające, bo to jest też potrzebne. W najnormalnym świecie, no to jest potrzebne. Dlatego nie martwcie się. O to też zadbam. No ale no ogólnie rzecz biorąc na przykład nie będzie tła, bo ustawię sobie biurko tak, żebym mógł bez problemu, że tak powiem, mieć wszystko na widoku, nie musieć się czegoś wstydzić czy coś. Jak mam teraz ze sobą łóżko i ono jest niepościelone, no to tak trochę ciężko, a jak ze sobą będę miał ścianę i gąbkę wygłuszającą, no to co, no to nic nie przeszkadza w tym, żebym nie miał tła ze sobą. No bo co przeszkadza? Nic nie przeszkadza. No właśnie. Dlatego też to będzie duży plus. Dlatego też czekam na ten pokój jak na zbadania. Nic. O jak fajnie. O fuck. Fajnie, bo mogę sobie na skróty pójść, wcale nie muszę tracić HP. Gdzie był boss? Tam był boss. Dobra, no to idziemy. Znaczy lecimy. Dlatego to też będzie duży plus ze względu na sam fakt tego, że no... Będę miał taki stuprocentowo... Ała, pokój dla... Stuprocentowo pokój dla siebie, dlatego też będę miał totalny spokój dla... Super, wszystko fajnie jest. Dlatego też na to czekam, nie oszukując się. Czekam na to bardzo. Bardzo na to liczę. Że to będzie dla mnie coraz lepiej. Dobra, serducho zawsze spoko. I co jest z moją mordą nie tak? Dobra, weź się, kim się. No i wy tym bardziej. Paralysis. Czego większość rzeczy, z których korzystam z tych walonych tabletek, to są akurat złe. Jezu. Teraz spotkałem się z takim dużo. Ewidentnie. Ała! Już myślałem, że koniec. Pierwszy raz ewidentnie się spotkałem z takim dużym. O, come on. O, come on. No. Serio. Ups. No mam pół serduszka. Serio? To był totalny miski. Już zapomniałem trochę jak się grał pan z pani. Srajzaka. Dobra, lecimy niżej. Nie ma czasu. Tak zginę i tak. Aha, no właśnie. A propos i tak zginę. The Sun. Co mi to dało? Nic. A, dało mi to, że widzę mapę. O, come on.
tych niebieskich ognisk spadają czasem. Solharty. Come on. Tylko jedno. Oddaję to do tego, do pokoju. Wow. Tego się nie spodziewałem. Tam jest kamień z Xem. Tego się nie spodziewałem. Super. Tam skamizm. I can see you. Bari na klapka. Mi się z tego nie przyda. Dobra. Walić to. No come on. Ej, jak stałem w kamieniu? Jak ja niby dostałem? No, przepraszam. Oh, come on. Tears up, knock back shot. O Boże. Come on. No i zo mnie wyrzucił jakiś pizzy. Co jest? Fuck. Ten knockback jest dobry, przydaje mi się. Dziękuję. To zginie. X-Lax. Jest tu może jakiś kamień z X-em? Dobra. Uzyskałem trochę serca. No come on! Rzuca mnie po tych pomieszczeniach jak... No ty gnoju, jak się zwrócił nagle. Nie dojdę tam do tego. Pist, 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 pist. Lucky Lock. Nie wiem co to jest, ale... Dobra, pozwolę.
Wow, ile hajsu. Trzymaj to z dala ode mnie, śmieciu. Won! No ała! Won! HP up, bitch up, dobra. Lecimy dalej. Let's go deeper. Jak to mnie nie uderzyło? Jak to się stanęło, że to mnie nie uderzyło? Znaczy nie wnikam, dla mnie lepiej, ale... To chodzi. Dawaj, chcę bombę. Wow, ile hajsu mi dał. O, bomba, dobrze. Jest. Doceniam pomoc. Super, dużo farta miałem. Dobra, czy tutaj jest jakiś kamień z X-a teraz? Nawet nie do końca wiem na tych niektórych kamieniach, gdzie może być napisany ten X. Patrzę odruchowo i się rozumiem, czy nie ma X. Nope. Zamienię chyba w mojej przeciwniku po prostu tutaj, to jest najprostsze w zamienicie. Pięciu. To może chyba idę. Pię bomba. Nie, to chciałem wziąć. Wysadzę tyba. Dostanę pierdyliard monetek. Tyle i tak płacę. To nie było zamierzone. O, długo się nie zacięło, szczerze powiedziawszy. Ale 6 weeks coś tam. Użyjemy kosłego. Isaac. No more short.
tu chcesz mnie zabić. What? Nie wiedziałem, w co wszedłem nawet. Ej, no resztka HP została, no. No nie. Jeśli umiecie wykorzystać lepiej ten slip, to macie tutaj DNFX KBJ. To jest O albo 0, nie wiem. Nie wiem, czy tutaj... Nie wiem. Nie wiem. Sami sobie to rozczytajcie, nie chcę się. Także tego. Z tą smutną muzyczką kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że cieszycie się z powrotu. Mam nadzieję, że to obejrzeliście w ogóle do końca. Ten, kto to obejrzał, pisze serduszko w komentarzach. Więc no. Także tego. Staram się wrócić. Nie obwiniajcie mnie za to, bo naprawdę się staram. I w sumie to zrobiłem aktualnie. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach, whatever. I cześć!